Z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, dosłownie kilka godzin temu na oficjalnym kanale Supercella został dodany film zapowiadający mini aktualizację. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o nowych skinach, które zostaną wprowadzone do gry oraz o kolaboracji Supercella z Brown & Friends. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem wam przypomnieć, że jak co odcinek z gry Brawl Stars organizuję dla was konkurs, gdzie jedna osoba wygra Megaboxa, a cztery osoby dodam do swoich prywatnych znajomych w grze Brawl Stars. Wystarczy, że teraz bijecie w pierwszy link, który znajduje się w opisie tego filmu i dołączycie do mojego fanpage'a. A pod najnowszym postem, którym dzisiaj zamieściłem, wyślecie swój link do znajomych, bądź też napiszecie swój Supercell ID. Wyniki konkursu ogłoszę już jutro, nie przegapcie takiej okazji. Na samym początku filmu Ryan i Dan informują nas o tym, że niedawno wrócili z Mistrzostw Świata i przedstawiają nam drużynę Nowa Esport, która wygrała Mistrzostwa Świata. Więc na samym początku chciałem mega pogratulować ziomeczkom, mega dobra robota. Następnie informują nas o tym, że do gry zostanie wprowadzona najmniejsza aktualizacja, która do tej pory miała miejsce w grze Brawl Stars, ale od razu chcieli nas poinformować, że Supercell zaczął współpracę z marką Brown & Friends. Sam osobiście nie wiem, czym jest ta marka, ale z tego co wygooglowałem, Line Friends to bohaterowie wymyśleni przez Kanga Beyong-mok, południowo-koreańskiego projektanta na podstawie naklejek z różnych aplikacji Never Corporation i aplikacji do przesyłania wiadomości Line. Jeżeli odwiedzimy sklep Brawline, mamy tam naprawdę masę asortymentu. A w sklepie możemy znaleźć zabawki, torby, akcesoria, elektronikę, rzeczy do podróżowania, rzeczy, którymi możemy przystroić dom, gabinet, a nawet sami się ubrać w jednego z bohaterów. A wy, moi kochani, dajcie znać w komentarzu, czy mieliście kiedykolwiek styczność albo kiedykolwiek słyszeliście cokolwiek na temat Line Friends. A teraz, moi drodzy, przejdźmy do najważniejszego, ponieważ do gry zostaną dodane aż 3 nowe skiny. Pierwszym skinem będzie El Brown. Jest to misiek z wielką głową w przebraniu El Primo. A teraz wam przybliżę historię misia Brown. Brown to brązowy niedźwiedź, ma małe czarne oczy, dwoje małych uszu i krótki ogon, nigdy nie pokazuje swoich emocji przez twarz. Brown jest cichy, spokojny i dosyć nieśmiały, ale kiedy wpadnie w furię, ukaże swoich przyjaciół w sposób jeszcze bardziej przerażający niż Connie. Chociaż czasami walczy z Connie, wciąż jest jej troskliwym i delikatnym małżonkiem. Wow, brzmi to ciekawie. Następnym skinem, który zostanie wprowadzony do gry, jest Sally Leon. Leon po raz kolejny dostanie skina, ale oni się uparli na tego Leona. Czemu nie dacie, nie wiem, skina do Spike'a? I będzie to bluza w kształcie kaczuszki. Naprawdę przekozacko to wygląda. Ja się w sumie mega jaram, bo taki żółty Leon na mapie będzie się tak super prezentował. A wy dajcie znać w komentarzu, czy go kupicie. Teraz wam przeczytam historię Sally. Wygląd. Sally ma parę małych oczu, pomarańczowy dziób i ciało z żółtymi piórami. Ma też parę małych stóp. Teraz przeczytajmy osobowość Sally. Sally jest naiwna, ale za to sprytna, ponieważ nikt jej nie poświęca uwagi ze strony przyjaciół. Jest to naprawdę mega smutne, dlatego Sally chce skraść po cichu serce Browna, czyli tego wielkiego miśka, dlatego cały czas chodzi za nim. Brzmi to naprawdę ciekawie. Leonard Carl, jest to Carl przebrany za żabę, który rzuca grzybkiem, halucynkiem. Ogólnie wszystko to się naprawdę komponuje rewelacyjnie, bardzo kreskówkowo. Ja sam osobiście będę chciał z pewnością kupić ten skin, ponieważ do Carla żadnego jeszcze nie posiadam. Jak wygląda Leonard i kim jest wygląd? Leonard ma zielone ciało, pucowate policzki i duże czarne oczy i jego dziury w nosie są dosyć duże. W porównaniu do Sally, Leonard jest bardziej dziecinny, energiczny i zabawny. Jest także romantykiem, który uwielbia śpiewać w deszczu. Ale czasami może być nadwrażliwy i przesadnie reagować na małe rzeczy. Więc moi drodzy, jeżeli chodzi o aktualizację, tu już jest koniec. Chciałem wam przybliżyć historię tych postaci, żebyście mniej więcej wiedzieli, o co chodzi w całej kolaboracji Supercella z Line Friends. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że się odwdzięczycie i zostawicie pod tym filmem tak 10 tysięcy łapek. Teraz, moi kochani, zagrajmy sobie kilka meczyków tymi postaciami, do których zostaną wprowadzone skiny. Okej, moi drodzy, zagrajmy sobie teraz meczyk, może Carlem. Bo jak wiecie, do Carla nie ma żadnego skina, ale już odblokowałem nowy Star Power. I zagramy sobie, moi drodzy, Igrzyska Mocy. Została mi jeszcze jedna szansa. No, zobaczymy, jak mi pójdzie. Trzymajcie kciuki. Poprzednią gierkę Spike'em wygrałem, no to teraz może pójdzie mi gierka Carlem. Wow, 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 ale nie może być tak, że jest internet connection. No, dobra, proszę się ustabilizować tu, panie interneciku. No co pan? Tutaj walczymy o naprawdę duże pieniądze, o pucharki tak naprawdę, które później zamienimy sobie na koniec sezonu na... Oj, 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 oj! Na gwiezdne żetony, dobra. Tym Carlem raczej tutaj nic nie zrobię. Ej, no tak być nie może, że mi się przycina. Halo! Nie wiem, co się dzieje. Może dlatego, że została wprowadzona aktualizacja i teraz wszyscy dołączają i są takie lagi serwerowe, bo to nie jest możliwe, żeby mi się coś przycinało. Dobra. Penny. Została obita. Dobra. Trafiona. Teraz nie trafiłem.
Oj, to nie będzie łatwe, to nie będzie łatwe. W sumie tu ją trafię. Nie trafiłem. Dobra, trafię. Okej. Podjeżdżam, podjeżdżam Mortisa i ją naraz. Tak jest. Okej, okej, rozwalamy ten mortar. Uciekaj, Farel. Bo ten mortar cię... Oj, 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 ona była na... A faktycznie, przecież tutaj wszyscy mają star powera. Ale numer, bym się wpakował tutaj ładnie. Szeli. Leży. Pięknie. Kolejne dwa kuby dla Farela. O nie, 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 Szeli, uciekaj. Dobra, jadę z nią, udało się. Kolejna Szeli u góry, uciekamy. No ma dwa power cubesy, nie za dużo. Plaster zużyła. Plaster zużyła, ult. Tak jest! I moi kochani, wygrywamy Igrzyska Mocy. Pięknie, 10 kubów na Karlu, 308 pucharków mam w Igrzyskach Mocy. Plus ile? Plus ile? Plus 38, nice, zostawcie łapeczkę. To teraz zagrajmy sobie El Primo, moi drodzy. Do El Primo mam dwa skiny, El Rudo i zwykły. I zagramy sobie starcie solo. Jaka w ogóle jest mapa? O nie, powietrzne fantazje. No, czy to nie, co to było? Wypalony kamień, powietrzne fantazje? Nie zdążyłem przeczytać. Chyba tamta poprzednia była powietrzne fantazje. Dobra, mniejsza. Ohoho. No tutaj będzie ciekawie. Nie wiem, czy sobie poradzę El Primo na tej mapie. Tu mamy jakiegoś spajka, który będzie z pewnością mnie puszował. Czy ma podkręconą? Ma podkręconą. Kurczę, ciężko, ciężko. Nie wiem, czy jest sens się z nim bić. Tutaj El Primo, ja bym się stąd steamował, co? Mordo. No chociaż na początek, żeby skrzynki pozbierać. Okej, nikogo nie ma w krzakach? To jest aż dziwne. Albo ktoś nie otwiera ich po to, żeby mnie zbejtować. Ale chyba nie. Dobra, Leon, pada. Gdzie ten Leon? Leży. Okej, otwieramy te skrzynki. To jest wszystko moje. Z tą Shelly będę miał problem, jeżeli jak coś. Nie podjadę jej, mimo że... No bo ona już na piątym. Kurczę, ciężko będzie. Tu będzie ciężko. Muszę wyjść z tych krzaków, wiecie? Bo tu jest mega ciężko. Ej, chcesz się bić, gościu? Chodź! Bomba! Oho! Uciekł i Spike go nokautuje! Tak jest! Au, au! Muszę uciekać, muszę uciekać. Ta Piper mnie trafi? Chyba nie trafi. 8-bit na drugim. No to on jest do łyknięcia. Dobra, trochę go obiłem. Boję się tej Shelly z lewej cały czas. Ta Piper może mnie dobić w każdym momencie. Nie, ta Shelly jest tutaj, okej. Nie ma ulta. Dobra, tą szelkę mógłbym porobić, mi się wydaje. Dobra, meteoryt leci na nią. Zwolniła mnie. No nie wiem, nie wiem. To chyba była zła decyzja, żeby za nią gonić. Piper mnie trafia raz, dwa. Tu już nie trafia. Dobra, sztos. Czekamy, czekamy. Dostanie ten spike meteorytem. Chyba był awk. Tak, był awk, ale nie udało mi się zdobyć tych kubów. Najgorzej, najgorzej. Tą Piper trzeba porobić. Ale może tą Shelly pierw? Dobra, zastanówmy się, zastanówmy się. Dobra, Piperka musi uciekać w którymś kierunku. Bomba, bomba, bomba. Dobra, uciekła tam. Ja się cofam. Ja się cofam grzecznie. Meteoryt, kolejny. Ale tu jest zadymka na tej mapie. Dobra, trzech zadymiarzy, ja i ta Shelly. Niech ona spali ulta, ulecz się Farel. Dobra, uleczyłem się. Więc nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Oni się na mnie sfokusowali, nie! Nie, nie dam rady, nie dam rady. Bomba, leży. Nie, 30 HP je zostawiłem, najgorzej. Ciężka, ciężka mapa na El Primo. Gdybym podbiegł do tej Piperki, poobijał ją i miał ulta, miałbym większe szanse, bo bym wtedy podjechał. Ale i tak plusowe pucharki, lecimy dalej. Kolejny meczyk, musimy zagrać Leonem. Mamy wilkołaka Leona. Rekina Leona, zagrajmy sobie wilkołakiem. Dobra, zadymiarze, lecimy, mamy pierwszego cuba, przed nami jest jakiś bull, który będzie chciał podjechać? Tak, i zabierze mi tego cuba. Spokojnie, mordo, spokojnie, ja się na tobie jeszcze zemszczę w tym odcinku. Będę jak twój cień, cały czas cię prześladował. Tak jest, no i jak powiedziałem, tak się stało. Kolejnego cuba mi ukradli! Nie no, tak być nie może, tak być nie może, moi drodzy. Idziemy na środeczek. Idziemy walczyć. Ta zniewaga krwi wymaga. Dobra. Zebrałem. Oj, 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 oj. 1500 życia. To niedużo. To niedużo. Odsuńmy się od tych krzaków. Tego poko możemy pobijać. Jeszcze meteoryt w niego trafi? Nie, nie trafi. Kolejny strzał. Kolejny strzał. Jeszcze troszeczkę i będzie ulcik, więc będziemy mogli sobie kogoś podjechać. Tylko, że ha, wszyscy mają więcej power cubesów niż ja, więc tutaj nie będzie zbytnio kogo podjeżdżać.
Ten Poco będzie tutaj się kręcił, co? Będzie się kręcił, a jak? Nie, na daleko go nie pokonam. Na daleko go w ogóle nie pokonam. Nie mam szans. Dobra, jest tutaj Crow. Chodź tu, kruczku. Wiesz, że na blisko ze mną nie masz szans, byku, nie? Wiesz o tym. Dobra, ten kruczek jest do podjechania. Tylko trzeba było dobrze zniknąć, w dobrym momencie. Ale pierw się uleczmy. Tutaj ktoś na pewno stoi w tych krzakach, tak mi się wydaje. Nie, nie ma, dobra. Sprawdźmy krzaki niżej. Też nie, tutaj. Też nie, nikt nie kampi na szczęście. Tu zobaczmy, czysto. Czysto, jest ta Pamelka, która mi zabrała Cuba. I którą, wiecie co? Chyba dojadę czy nie? Rozwala jej ten turret pierw. Leczę się, uciekam. Mocno bije, mocno ona bije. I Crow, Crow, raz, dwa, trzy, leży. Udało się go zaskoczyć. No i co, została Shelly i Pamelka. Ja bym tą Pamelkę obijał na razie. Ta Shelly niech do niej podejdzie, tak jest. Fokusuj się na nią, fokusuj, ja obijam. Ja sobie znikam, kulturalnie. Mamy wielkie starcie, byczki. Raz, dwa, trzy. I znikam. Haha! And the winner is Pharrell. Jeżeli ta kaczuszka jest tak samo przebiegła jak ten Leon, no to ja się nie dziwię, że ją dodają do tej gry. Także moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i koniecznie weźcie udział w konkursie na moim fanpage'u na Facebooku. 4 osoby dodaję do swoich prywatnych znajomych, a jedna osoba wygra Megaboxa. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Ja dziękuję wszystkim już za uwagę. Trzymajcie się, Zadymiarze. Cześć!